w dzisiejszym odcinku magazynu Kulturka. Kurt Cobain fanem pewnego zespołu, Aerosmith sprzedaje swoje hity, The Weeknd słucha metalu, a dzieciak z okładki Nevermind nadal pędzi za pieniążkiem. Tym razem na drodze sądowej. Siema, z tej strony Hubert. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Kulturka, czyli naszej cotygodniowej serii, w której przeglądamy internetową prasę. Skupiamy się oczywiście na muzyce, filmach i serialach. Dziś przyjrzymy się newsom ze strony terazmuzyka.pl. Standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i udostępnić go gdzieś u siebie albo po prostu podesłać znajomym. Pamiętajcie też o subskrypcji pełnej kulturki. Wtedy żaden odcinek, który wstawiamy, Was nie ominie. Lecimy z dzisiejszym epizodem. Kirk Hammett w wywiadzie dla magazynu Classic Rock opowiedział o swojej znajomości z Kurtem Cobainem. Muzyk Nirwany był podobno wielkim fanem Metalliki. Hammett powiedział: Kurt Cobain przyszedł na jeden z naszych koncertów w Seattle podczas trasy promującej czarny album. Znałem Kurta dość nieźle i spędzaliśmy ze sobą trochę czasu. Był dużym fanem Metalliki. Byłem zaskoczony tym, jak bardzo lubił Metallica. Kiedy rockowe radio zaczęło grać naszą muzykę, pomogło w ten sposób wybić się grunge'owi. Niedługo po wydaniu czarnego albumu Nirvana wydała Nevermind. Uważam, że przyczyniliśmy się do tego, że ludzie polubili Nirvana. Zespół Aerosmith postanowił sprzedać prawa do swojej twórczości. Wcześniej podobnie postąpili m.in. Red Hot Chili Peppers czy Bob Dylan. Aerosmith postanowili sprzedać swój katalog bardzo dobrze znanej na rynku firmie Universal Music. Nie podano jednak kwoty, na jaką opiewała transakcja. Stanowisko Universal Music na ten temat brzmi następująco. Poza dostępem do całego katalogu zespołu współpraca jest bezprecedensowa. Również dlatego, że obejmuje tak zwane Vindaloo Vaults, a także osobiste archiwa Stevena Tylera, Joe Perry'ego, Toma Hamiltona, Joey Kramera i Brada Whitforda. Będą oni aktywnie pomagać w zarządzaniu ich muzyką, zdjęciami, materiałami wideo, dziełami sztuki, czasopismami, setlistami oraz pamiątkami. Przyszłe publikacje zapewnią fanom dostęp do wcześniej niepublikowanych materiałów, co jeszcze bardziej ugruntuje pozycję zespołu wśród najbardziej szanowanych grup rockowych w historii. Ostatnio swoją premierę miał zwiastun do nowej produkcji o przygodach Człowieka Pająka. Spider-Man No Way Home zadebiutuje w kinach 17 grudnia, a w głównej roli zobaczymy oczywiście Toma Hollanda. The Weeknd na swoim Twitterze wyjawił ostatnio, że jest fanem dwóch metalowych zespołów. Grupa Deftones miała być ogromną inspiracją podczas tworzenia płyty Trilogy z 2012 roku. Drugim zespołem jest Linkin Park. The Weeknd postanowił niedawno w swoim twecie upamiętnić postać zmarłego w 2017 roku Chestera Benningtona. 2021 rok to bez wątpienia pechowy czas dla świata muzyki. 24 sierpnia zmarł legendarny perkusista grupy The Rolling Stones, Charlie Watts. 80-letni muzyk miał od jakiegoś czasu problemy ze zdrowiem. Nieco ponad 3 tygodnie temu poinformowano, że musiał udać się do szpitala w celu wykonania nagłej operacji. Później pojawiła się informacja, że Charlie Watts nie będzie mógł wziąć udziału w trasie koncertowej po Ameryce. Charlie Watts dołączył do składu The Rolling Stones w styczniu 1963 roku, czyli niedługo po tym, jak sformowano zespół. Wcześniej występował w klubach bluesowych, gdzie zyskał spore uznanie. Wyróżniał się nienaganną techniką. Wziął udział w nagraniach wszystkich płyt legendarnego zespołu. Perkusista był wegetarianinem i unikał używek. Był uważany za najspokojniejszego członka zespołu. W ostatnich latach miał problemy ze zdrowiem. W 2003 roku wykryto u niego nowotwór krtani, który udało mu się jednak zwalczyć dzięki radioterapii. W ostatnich tygodniach, jak wcześniej wspomniałem, pojawiły się informacje o chorobie Watsa, ale zespół nie podał żadnych szczegółów. Poza tą informacją, że perkusista musiał poddać się operacji i nie weźmie udziału w amerykańskiej trasie The Rolling Stones. Swoimi kondolencjami w związku ze śmiercią muzyka podzieliło się wiele ważnych dla świata rock'n'rolla postaci. Perkusiste na Twitterze postanowili upamiętnić m.in. Axl Rose, Elton John, Paul McCartney, Keith Richards czy Mick Jagger. Zapewne wiecie, że okładka albumu Nevermind Nirvana to bez wątpienia jedna z najbardziej ikonicznych muzycznych fotografii. Tymczasem okazuje się, że znajdujący się na zdjęciu dzidziuś, który dzisiaj już dzidziusiem nie jest, a nazywa się Spencer Elden,
postanowił oskarżyć zespół o wykorzystywanie go w celach promocji dziecięcej pornografii. Elden w pozwie skierowanym do zespołu kilku firm fonograficznych i grafików podkreśla, że autor zdjęcia, którym jest fotograf Kirk Weddle, z premedytacją wyeksponował jego genitalia. W momencie realizacji słynnej fotografii chłopiec miał 4 miesiące, a jego ojciec był przyjacielem fotografa i pomagał w zorganizowaniu podwodnej sesji, inkasując za to $200. Teraz Elden domaga się odszkodowania w wysokości $150,000 od każdego z pozwanych podmiotów, a także od Courtney Love, wdowy po Kurcie Cobainie. Trzeba przyznać, że zachowanie Eldena jest dosyć zabawne, ponieważ jeszcze niedawno chwalił się, że to on jest chłopcem z okładki Nevermind, a podobno ma również tatuaż przedstawiający owe zdjęcie. Pamiętam też, że pozował po kilkunastu latach już jako dorosły gość właśnie w podobnej sesji w basenie nawiązującej do tej legendarnej fotografii. A wy co sądzicie o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu. Kanye West w końcu wydał długo wyczekiwaną płytę Donda, a na stadionie Soldier Field w Chicago odbył się jej przedpremierowy odsłuch. Całe widowisko miało niezły rozmach, albowiem na przykład scena przybrała kształt rodzinnego domu rapera. Co ciekawe, w trakcie odtwarzania utworu Jail na werandzie domu pojawił się Kanye West w towarzystwie Marilyna Mansona. Było to pierwsze publiczne pokazanie się gwiazdy rocka od czasu, gdy kilkanaście kobiet zdecydowało się skierować przeciwko niemu zarzuty. Pojawienie się Mansona miało być komentarzem do kultury wykluczenia, której ofiarą padł po wysuniętych w jego stronę zarzutach. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku magazynu Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, komentarz i subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w sobotę. Na razie.